Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No, wygraliśmy na terenie trudnym, bardzo trudnym, bo myślę, że za pierwszą połowę Radunia grała tak, jak się spodziewaliśmy i to było naprawdę bardzo dobre 45 minut. Oczywiście, że bramka dana po rzucie karnym troszeczkę nam pomogła. Weszliśmy dobrze w drugą połowę, strzeliliśmy szybko bramkę na 2-0. Dodatkowo jeszcze czerwona kartka dla gospodarzy. No i tu na pewno mieliśmy nietęgie miny, kiedy Sebastian strzelił bramkę na 2-1, bo daliśmy tlen gospodarzom. Myślę, że za krótko utrzymywaliśmy się przy piłce, graliśmy troszkę tak nie swoją piłkę. Stworzyliśmy naprawdę kilka dogodnych sytuacji, gdzie należało ten mecz zamknąć i podwyższyć wynik. Nie udało się i końcówka, no jak końcówka, i mogło się tutaj jeszcze wszystko przydarzyć i mogło nam to zwycięstwo, że tak powiem, uciec. Niemniej cieszymy się, bo tak jak powtarzam jeszcze raz, myślę, że zespół gospodarzy tutaj naprawdę będzie szczególnie u siebie bardzo, bardzo groźny. Dziękuję. Dzień dobry. Na wstępie chciałem pogratulować zespołowi Ruchu i trenerowi wygrania meczu na boisku, gdzie jeszcze nikomu się to nie udało. No mecz, myślę, takie dwa oblicze. Tak, ta pierwsza połowa rzeczywiście w naszym wykonaniu zupełnie przyzwoita, nawet bym powiedział dobra, tracimy bramkę. No niestety, taką, którą nam się często zdarza, czyli po jakimś tam takim błędzie i rzucie karnym. No cóż, druga połowa, ledwo wyszliśmy, dostaliśmy drugą bramkę, więc szybko nam podcięło to skrzydła. Dodatkowo ta czerwona kartka, nie wiem, słuszna, niesłuszna, będziemy patrzeć na to, ale była, została pokazana i posypało się nam zupełnie wszystko. Myślę, że gdyby może jeszcze Janusz Surdykowski na 2-1 miał sytuację sam na sam chyba z bramkarzem po błędzie jakimś indywidualnym zawodnika Ruchu, gdybyśmy to jeszcze na 2-1 odbili wcześniej, może byśmy coś byli w stanie ugrać, tak? Niestety, no zabrakło siły z przodu, mieliśmy w pierwszej połowie kilka dobrze rozegranych stałych fragmentów, mogliśmy zdobyć po tym bramkę, nie udało się. W końcówce dostajemy bramkę, która gdzieś ustawiła już ten mecz pod koniec pierwszej połowy. No szkoda dla nas, bo takie święto, jakie tu było dzisiaj, czyli tylu kibiców przyjezdnych, no chyba pierwszy raz w historii Stężycy zdarzył się taki mecz, więc szkoda tego, tym bardziej jest nam przykro, zespołowi rozmawialiśmy i no niestety, no trzeba jedynie co przeprosić kibiców i szukać punktów w kolejnych meczach. I poproszę o pytania od mediów w sali, o przedstawienie się i przedstawienie redakcji, którą reprezentujecie. Rafał Prokop, Radio Kaszewem. Panie trenerze, gratulacje. Tak jak wspomniał trener Letniowski, jesteście pierwszą drużyną, która no, pokonała Radunię u siebie. Czy to jest taki dodatkowy smaczek? Było łatwo? Myśleliście o tym, że pokonać? Nie, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko, a dodatkowy na pewno to jest w drugą stronę, bo ja już to mówiłem przed meczem, na pewno czynnik taki bardzo fajny, motywujący był też dla gospodarzy, żeby w końcu ktoś też chciał, znaczy się na pewno ktoś chciałby z nami wygrać i być tym pierwszym zespołem. Nam się dzisiaj udało tą pasę gdzieś tam podtrzymać, wygraliśmy tutaj, spodziewałem się bardzo ciężkiego meczu i byliśmy rzeczywiście nastawieni. Radunia ma bardzo duży potencjał w tym zespole, bardzo dużo jest zawodników o naprawdę fajnym piłkarskim poziomie i oni naprawdę potrafią grać w piłkę, także ciężko było tutaj i tak jak mówię, no, strzelona bramka po rzucie karnym. Szybko strzelona druga i jeszcze raz później ta czerwona, to na pewno nam ułatwiło zadanie, ale no tak jak mówimy cały czas, tak, cieszymy się, wygraliśmy i inne drużyny jeszcze tu będą przyjeżdżać się męczyć. Do trenera Sebastiana jeszcze. Trenerze, bardziej ta druga bramka czy czerwona kartka podcięła wam skrzydła? Ciężko powiedzieć, bo też z szatni wyszliśmy zmotywowani, dostaliśmy od razu bramkę. Nie wiem, to obydwie sytuacje były dla nas ciężkie bardzo, bo o ile jeszcze ta pierwsza bramka, to wiedzieliśmy w przerwie, że ta pierwsza połowa była właściwie pod nasze dyktando i mogliśmy to utrzymać. No myślę, że jednak ta druga bramka, bardziej niż czerwona kartka, chyba to ustawiła, bo tak widać było po chłopakach, że troszkę zeszło to ciśnienie. No i w konsekwencji jeszcze ta czerwona to zupełnie nas odcięła. Czy obaj trenerzy zgodzą się, na trybunach były takie głosy, że to Radunia przeważała w pierwszej części spotkania? Z gry tego, jak to według trenerów wyglądało?
Nie, rzeczywiście do przerwy ja już to powiedziałem tutaj, tak? Bardzo dobra pierwsza połowa gospodarzy. My graliśmy za wolno. Po prostu za długo chcieliśmy rozgrywać, nie było przyspieszenia, nie było zagrania na jeden kontakt, nie było pokazania się na pozycję po zagraniu. Graliśmy tak za bardzo statycznie, posiadając piłkę, i te sytuacje, które stworzyliśmy, to rzeczywiście też bardziej wynikały z jakiegoś zagrania na wolne pole niż z takiej naszej gry, którą lubimy, ale tak jak mówię, no zawsze też trzeba patrzeć, że jest przeciwnik i bardzo często to, co chcesz robić, nie wychodzi, bo przeciwnik też ma swoje atuty. Czy są jeszcze pytania? Ja mam, Bogdan Mielnik, Kubiel Kaszubski. Panie trenerze, faworytem bukmacherów był Ruch Choszów, bo płacili więcej za zwycięstwo Radunii niż za zwycięstwo Ruchu. A według pana, czy Ruch przyjechał tutaj w roli faworyta jako drużyna? Czy uważaliście się za faworyta tego meczu? Nie, myślę, że tak 50-50 dałbym przed meczem, jeśli rzeczywiście musiałbym gdzieś obstawiać. Nie robię tego. Stąd też nawet nie wiem, jakie były notowania czy kursy. W każdym razie, no co, za Radunią przemawiało to swoje boisko, tak? 6 spotkań, 5 zwycięstw, to naprawdę trudno było tutaj przyjeżdżać, że jest się faworytem, tak? Także myślę, że naprawdę przed meczem 50-50 a potem jak się rozwinie.